Cześć wszystkim! Witam w kolejnym teście na moim kanale, tym razem z pokładu Kia Niro w wersji plug-in. Po ostatnim teście Hyundai Kony, który był pełnym elektrykiem, tym razem przyszło mi sprawdzić hybrydę dwóch napędów, czyli silnika elektrycznego i benzynowego. Jak ona wypadła w moich rękach? Jeśli jesteście ciekawi, możemy startować. A startować to w zasadzie wrzucić D. Nic na razie się nie dzieje, silnik benzynowy się oczywiście nie uruchamia, ale zrobi to zaraz, dlatego że zasięg na prądzie to 0 km, ponieważ troszkę już tym naładowaniem, że tak powiem, pojeździłem. Nie było go dużo, bo tutaj wersja, którą mamy, pozwala na przejechanie na prądzie około 50 km, czyli w zasadzie jest to niedużo, ale zaraz do tego przejdziemy. Jedziemy. Może z delikatnych formalności, mamy tutaj silnik benzynowy o mocy 141 koni, pojemność to 1.6. Mamy automatyczną skrzynię i tak jak powiedziałem, jest to wersja plug-in, czyli coś, co po pewnym czasie jazdy i jeśli widzieliście mój test Hyundai Kony elektrycznego, którym byłem zachwycony, ale jednak taki samochód no, cały czas ma pewne wady. Nie wiem, czy to można nazwać wadami, no jest to po prostu charakterystyka tego, że silnik elektryczny ładuje się po prostu długo lub, zaraz skończę, tylko postaram się stąd jakoś wyjechać, a najprostsze to nie jest, ale jakoś się udało. I tak jak powiedziałem, jeśli nie macie domu, garażu i nie możecie podłączyć na wieczór tego samochodu codziennie, no to jeżdżenie na ładowarkę, czekanie czasami półtorej godziny, może dłużej, albo gdzieś trasa, no to są już pewne kompromisy. Tutaj też oczywiście mamy pewien kompromis, ponieważ mamy tylko te 50 km zasięgu, ale jeżdżąc do pracy i mając możliwość doładowania się codziennie, na przykład w pracy, możecie gdzieś może postawić samochód, nawet nie mając domu, w zasadzie jesteście w stanie naładować ten samochód w 3 godziny do pełna, czyli jeździcie do pracy cały czas na prądzie. Czym to się kończy? Tym, że przejechanie 100 km kosztuje Was około 7 zł. I w tym momencie taki samochód zaczyna mieć naprawdę sens, mimo że cena tego auta startuje od 131 tysięcy, kończy się na okolicach 150 kilku, oczywiście jak podrzucacie pełno rzeczy, to zrobi się 160 parę, może 170. Także jest to spora kwota za może nie największy samochód, też nie elektryczny w pełni samochód, ale jazdę na prądzie samym umożliwiający. I o ile mówiłem, że jeszcze dzisiaj nawet chcąc kupić samochód elektryczny, w sensie takim, że po prostu bardzo spodobała mi się tego typu jazda, ja bym się na coś takiego chyba jeszcze nie zdecydował, o tyle pluginy są chyba na ten moment takim najfajniejszym rozwiązaniem, bo łączą w sobie te dwie możliwości, czyli nie bałbym się tym samochodem już pojechać nad morze, dlatego że wiadomo, kończy się zasięg. Wiadomo, większość trasy przejadę na benzynie i tutaj też trzeba to powiedzieć, oszczędności nie będą wielkie, a być może nie będą żadne, dlatego że ten samochód będzie w zasadzie jechał cały czas na benzynie. Prosty przykład. Wczoraj przejechałem trasę około 200 km. Moje średnie spalanie, tak jak pokazuje komputer, 6,2. To nie jest żaden rewelacyjny rezultat, bo tyle palą normalne silniki benzynowe i ten jest taki sam, ponieważ jechał na benzynie. Mocy tutaj ogromnej nie ma, nie ma też ogromnych przyspieszeń, mamy ponad 10 sekund do setki, także jest to wynik dość przeciętny, ale pozwalający spokojnie na taką normalną jazdę, bez żadnych szaleństw. Nie o to chodzi w tym aucie. Tutaj układ kierowniczy, ogólnie charakterystyka cała tego auta zupełnie nie jest stworzona do zabawy, do jakichś szaleństw, ale jako auto rodzinne, czy jako auto na takie codzienne kręcenie się po mieście, gdzieś w okolicach, jak najbardziej spokojnie wystarczy. Może jak już zacząłem ten temat, to kilka słów na temat wielkości samego auta. Bagażnik 320 kilka litrów. Szału nie ma, ale to jest taka wielkość, która już wystarcza, żeby się w miarę swobodnie gdzieś tam z rodziną zapakować. Z tyłu miejsca jechaliśmy też kilka osób, raczej nikomu nie brakowało. Z przodu wiadomo, tutaj już każdemu będzie wygodnie. To nie jest mały samochód, nie jest też ogromny, ale myślę, że dla takiej standardowej rodziny 3 czy 4 osoby w zupełności wystarczy. Co rzuca się w oczy po wejściu do tego samochodu na taki pierwszy kontakt, to jest to na pewno wykonanie tego wnętrza. Ja powiem szczerze, kiedyś te samochody, te mam na myśli koreańskie, czy po prostu konkretnie Kie, też już wiele razy to mówiłem, nie byłem ich fanem zdecydowanie i jednym z elementów, które były u mnie na nie, była jakość materiałów, spasowanie, ogólnie całe wnętrze. Od dawna, to oczywiście już jest wiele razy powtarzane,
Ale wiele osób też się spotkałem, że jak słyszy nazwę kija, to o, co ty człowieku opowiadasz, to takie koreańskie badziewie. No nie, bo myślę, że wszystkie osoby, które już tego spróbowały, to nie wypowiedzą takich słów, a mówię w zasadzie do tych, które opierają się trochę na tym, co było kiedyś. Wsiądźcie najpierw w taki samochód, zobaczcie to wnętrze, podotykajcie tego, zobaczcie, jakie tutaj są użyte materiały, jak to jest zrobione. Dotknijcie na przykład kierownicę. To jest chyba pierwsza rzecz, którą tutaj jakby zauważyłem. Bardzo przyjemna w dotyku kierownica, coś, co trzymamy cały czas. Czy jeśli chodzi o materiał, czy jeśli chodzi o kształt, kapitalna rzecz. Nic nie trzeszczy, nic nie, tutaj nie skrzypi, nie puka. Naprawdę wow. Takie pierdoły, jak dźwięk kierunkowskazu, na przykład przed chwilą włączyłem. Ja zwracam uwagę na coś takiego i jest naprawdę super. Dotykasz skrzynię biegów. Jeździłem kilkoma samochodami teraz. Zdecydowanie najlepsza, jeśli chodzi dla mnie o takie wyczucie, poczucie tego, że dotykam czegoś fajnego, obcuję z czymś przyjemnym po prostu i naprawdę tutaj szacun dla kija. W pewien sposób zaskoczyło mnie wyciszenie. Testowałem chwilę temu Renault Koleosa, który wydawał mi się bardzo głośny i powiedziałem o tym wiele razy w teście. I co mnie zaskoczyło? Zobaczcie pomiar głośności tego samochodu. Ja wiem, że to oczywiście nie są żadne warunki laboratoryjne i takie nie będą, bo nie ma możliwości wykonania takiego testu, ale robiąc to, co mogę, wyszło na to, że Koleos był nawet troszeczkę cichszy. Dlaczego mnie to dziwi? Ponieważ wszystkie osoby, które jechały i tym samochodem, a było tych osób kilka i przejechały dość spory dystans, wszyscy powiedzieli, że wsiadając do kija, wow, jak tutaj jest cicho w porównaniu z Koleosem. Okazuje się, że to chyba nieprawda, więc nie jestem tutaj jakby specjalistą, nie powiem, z czego to wynika. Być może są to jakieś rejestry dźwięków, które odbieramy w jakiś inny sposób, ale ja mam jakby nieobiektywne, subiektywne wrażenie, że Niro jest samochodem dobrze wyciszonym, a pomiar pokazuje troszkę coś innego. Także taka ciekawostka nawet dla mnie. Podoba mi się też z kolei to, że jak sobie gdzieś podjeżdżacie, nawet jak macie zasięg na prądzie zero, jak sobie właśnie jeździcie gdzieś po parkingu, odpalicie samochód, od mimo tego, że jest zero, trzyma bateria na tyle mocy, tak jak w klasycznej hybrydzie, że nadal jeździcie sobie bez użycia silnika spalinowego, czyli jest cichutko, nie spalacie benzyny i oczywiście wtedy te oszczędności już się ujawnią. Wspomnę też słowem o nagłośnieniu. Mamy tutaj system JBL-a. Jest to również firma, którą ja bardzo cenię, ale też już wiele razy mówiłem, nie patrzcie na samą nazwę, na logo producenta, bo ten sam producent potrafi zrobić, mimo że w jednym, drugim i trzecim samochodzie będziecie musieli dopłacić za lepszy system, w tym wypadku na przykład JBL, to w jednym samochodzie będzie grał kapitalnie, w drugim będzie grał średnio, a w trzecim będzie grał beznadziejnie. Więc trzeba to po prostu sprawdzać w każdym modelu. W tym akurat konkretnie jest dobrze. Jest dobrze, może nawet bym powiedział bardzo dobrze. Co jeszcze powinniście wiedzieć? Mamy tutaj całkiem ciekawe zegary, chociaż w pełni elektroniczne, czyli coś, czego ja jakby nigdy fanem nie byłem. Coś, do czego się coraz bardziej przekonuję, ale one są na tyle proste, że po kilkudziesięciu kilometrach od razu wiedziałem, co gdzie jest. Czasami nie mogę się przez cały test przyzwyczaić. Tutaj myślę, że przez to, że nie jest tutaj naćkane tych rzeczy nie wiadomo ile, łatwo się do tego przyzwyczaić. Będę też chwalił za parę kolejnych rzeczy, czyli podgrzewana kierownica, grzane fotele, ale też wentylowane, to co już też wiele razy mówiłem, must have przy skórze, bo wiadomo, lato, 40 stopni, wiadomo, co się dzieje ze skórą wtedy. Także rewelacyjna rzecz i bardzo dobrze, że w tej wersji akurat to mam. Zawsze bym za to dopłacił i Was też będę do tego namawiał. Fotel, może bez jakiegoś tam trzymania bocznego, świetnego, czy wyprofilowania rewelacyjnego, ale ja myślę, że jest dobry, dlatego że nie zmęczył mnie w trasie, nie czułem żadnego bólu pleców, jakiegoś dyskomfortu. To znaczy, że jest dobrze, przynajmniej dla mnie. I wyświetlacz, który... Ja bardzo polubiłem te wyświetlacze w kiji, bo one znowu... To oczywiście jest mapa, która jest jedną z lepszych map fabrycznych. Nadal nie ma żadnego podejścia do mapy googlowskiej, ale ten system jest tak prosty i tak intuicyjny, że naprawdę nie sprawia żadnego kłopotu. Myślę, że nie sprawił mnie, tak samo nie sprawi Wam.
A to już jest duża zaleta systemu, że nie jest po prostu za bardzo skomplikowany. I to, co... Zobaczcie, przestali wszyscy testerzy chwalić to, że na przykład samochód ma klimatyzację dwustrefową, nie wiem, że ma LEDy. Pewne rzeczy stały się tak oczywiste. Kamera na przykład z tyłu. Kiedyś to był szał, mówiło się o tym pół testu. Dziś w ogóle nikt nie zwraca na to uwagi. Jak już może zacząłem, to powiem, że Niro na przykład czujniki i kamerę ma już od podstawy. Także w każdej wersji macie właśnie klimę dwustrefową, kamerę, cofania, czujniki, alufelgi. Co znaczy, że ten samochód od podstawy jest dobrze wyposażony. Ale nie o to mi chodziło. Na takie rzeczy w testach praktycznie nie zwraca się już w ogóle uwagi. A na co ja zaczynam zwracać uwagę? Cieszę się tym, że samochód ma możliwość zrobienia cieplej, zimniej przyciskiem, czy w zasadzie pokrętłem, naciśnięcia przycisku, który sprawi, że będzie ta klimatyzacja wiała bardziej albo wiała mniej. W ogóle się tutaj nie muszę patrzeć, nie odrywam wzroku. Wiem intuicyjnie, gdzie ten guzik jest, nawet jak spojrzę, to trwa to jakiś ułamek sekundy, a nie tak jak to dzisiaj już coraz częściej, czyli muszę znaleźć guzik, potem muszę coś tu znaleźć, trafić dobrze w to, 17 razy odrywać wzrok. Nie. I ja wiem, że nic z tym nie zrobimy i wszyscy za chwilę zaczną to robić, ale w Niro nadal jest klasycznie i ja to po prostu uwielbiam. Trochę to chore, żeby cieszyć się z tego, że mam przycisk, żeby włączyć klimatyzację, żeby wiała mniej, no ale takie czasy, także się cieszę, jak jeszcze mogę. Kapitalne światła, naprawdę te światła LED-owe, ciężko to pokazać na zdjęciu, zobaczcie, może mi się troszeczkę uda, ale naprawdę wow. I to jest kolejna rzecz, za którą trzeba koniecznie pochwalić. To, co też mnie troszkę zdziwiło, to mamy tutaj ten, wiadomo, słynny czarny lakier, ale samochód ma przejechane 7800 km i on jest w ogóle nie porysowany. To się bardzo rzadko zdarza. Ja sam pamiętam na przykład w Mazdzie Trójce, jak ją odebrałem, miałem wrażenie, to nie tylko w niej, w większości samochodów, mam wrażenie, że tego typu lakier rysuje się od patrzenia. I trójka, jak odbierałem z salonu, ona już była porysowana, w zasadzie była dopiero rozklejona, więc wow! Nie wiem, jak to zrobiliście, ale róbcie tak zawsze i niech wszyscy tak robią, gdzie po 8000 km ja tu nie widzę żadnych rys. Także naprawdę szacun. Może to można jakoś tak zrobić, żeby to po prostu było, nie niszczyło się po 2 tygodniach, a wtedy przestaniemy na to narzekać, bo wygląda, zawsze to wyglądało ciekawie, tylko było kompletnie niepraktyczne. I niszczyło się momentalnie. Także plusik. Kolejny. Nie wiem, jak Kia to robi, ale zaczyna mieć pewien taki faktor, dla mnie oczywiście, mówię zupełnie subiektywnie, szczególnie zauważcie, że mówię to z pozycji osoby, która tych samochodów kiedyś naprawdę nie lubiła, ale robią coś takiego, że ja się w tym samochodzie czuję dobrze. Jest mi tu po prostu przyjemnie i to jest znowu ten element, który ciężko nazwać, bo tak jak wiele razy mówiłem, szczególnie w przypadku Mazdy, która zdecydowanie ma coś takiego, przynajmniej dla mnie, że potrafi tak samochód zrobić, że cieszycie się przebywając w nim. I Kia zaczyna mieć tak samo, mimo że tu nie ma żadnych wybitnych osiągów, nie ma tu, nie wiem, jakiego wyposażenia, oczywiście jest rewelacyjne, ale to nie jest takie wyposażenie, przez które samo z siebie powiedziałbym, o matko, co za samochód. Jak mi tu dobrze, bo mam, nie wiem, 4-strefowy masaż. Nie ma takich rzeczy, a ja się tu czuję dobrze. Nawet bardzo dobrze. Także chyba Kia chwyciła ten taki właśnie nieuchwytny element, jak zrobić samochód, którym będzie Wam dobrze. I myślę, że Niro jest kolejnym autem tego producenta, w którym tak po prostu jest. I dlatego użytkownicy tak chętnie lubią te samochody i wybierają je po raz kolejny, mając już Cida, idą dalej na przykład, bo wiele razy to widzę, wiele osób do mnie pisze w ten sposób, że te samochody uwielbia. I ja testowałem wiele samochodów, nawet na kanale jest już sporo modeli Kia. Niro też już kiedyś miałem, standardowe, bez plugina i to są naprawdę bardzo przyjemne samochody. I Niro nadal trzyma tutaj, że tak powiem, fason. No i ta cena, o której powiedziałem, 130, 140, 150 tysięcy, to nie jest mało. Szczególnie za auto tej wielkości. Ja jak zwykle nie odpowiem Wam, czy warto wydać tyle pieniędzy, bo to się łatwo gada, jak się wydaje nie swoje pieniądze i tutaj każdy głosuje portfelem i musicie sobie sami przemyśleć, jeśli szukacie samochodu, czy warto. Gdybym ja się miał już na siłę wypowiedzieć, to pluginy, tak jak elektryki, nadal są mega drogie, oczywiście, przy czym odnosząc do rywali,
ta cena już taka straszna nie jest. Tylko pamiętajcie, to jest samochód dla osób, które mają dom lub mają możliwość w pracy się codziennie doładować i wtedy to ma sens pod kątem ekonomicznym, chociaż tyle, że będą po prostu jeździć naprawdę taniej. Jeśli mieszkacie w bloku, zapomnijcie o oszczędności. Nie będzie się Wam chciało jeździć i ładować tego samochodu na szczególnie możliwość przejechania 50 km później, bo to nie ma sensu. Także zdecydowanie samochód dla osób, które mają możliwość codziennego ładowania, tak jak elektryk, a jednocześnie odpadają wszystkie problemy tego zasięgu czy tego strachu przed brakiem ładowarki. Chcecie jechać do Chorwacji, to po prostu jedziecie i się niczym nie martwicie. Także myślę, że pluginy na ten moment to jest najrozsądniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o elektromobilność. Nie pojedziecie buspasem, nie będziecie parkowali za darmo. Na pewno jest to zaleta pełnych elektryków i to duża, czy nawet duże, bo to są dwie zalety. Tutaj niestety tego nie ma i musicie o tym wiedzieć, bo może też nie każdy o tym wie, bo może stwierdzi, no ej, jadę teraz na samym prądzie, to mogę jechać buspasem. No nie, nie możesz, przynajmniej póki co. Ale tak jak mówię, mając dom i jeśli nie dojeżdżacie 100 km do pracy, tylko wyrobicie się w tych 50, to już jak najbardziej tak. I znowu, kompletna cisza we wnętrzu. Naprawdę to jest to i podjeżdżając sobie tutaj do przodu, nie słyszysz silnika, bo on po prostu nie działa. Mówię o silniku benzynowym. Naprawdę coś, co nie spodziewałem się, że to polubię, a polubiłem. I polecam Wam coś takiego wypróbować, jeśli nie mieliście okazji, bo to jest coś innego, ciekawego i na pewno wartego uwagi. Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o cenie, a może nie pamiętajcie, tylko po prostu Was o to proszę, bo to dla mnie istotne, może nie tyle dla mnie, co dla możliwości rozwijania kanału, bo tak po prostu działa YouTube, także będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli zrobicie co trzeba. I co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.